Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Państwu tutorial na temat poruszania się i aplikacji Microsoftu Teams, którą przyszło nam w dobie koronawirusa pracować. Razem ze mną możecie usłyszeć Państwo Piotra Gabryszuka. Dzień dobry. I Jana Borejko. Dzień dobry. Jan będzie nam pomocnikiem, będzie naszym przykładowym uczniem, który będzie pokazywał, jak widzicie wy państwo, jak widzą wasi synowie zadania, które my przesyłamy. Zaczynamy. Zaczniemy od przedstawienia, jak ten poradnik będzie krok po kroku wyglądał. Tak, zajmę się teraz przedstawieniem państwu skróconego jakby planu naszego spotkania i tego tutorialu, który przygotowaliśmy dla Państwa. W pierwszej kolejności zobaczą Państwo na ekranach swoich listy tematów, którą otrzymują Państwo od nas co piątek, co piątkowe popołudnie. Następnie Pan Karol Dams przekaże również informacje, jak zainstalować aplikację Teams na komputerach osobistych. Następnie omówimy pokrótce każdą z funkcji, którą daje ta aplikacja do komunikacji. Później pokażemy, jak przykładowo wyglądają lekcje korespondencyjne, zdalne, te, które uczniowie wykonują bez udziału nauczyciela w aplikacji. Następnie przejdziemy już do takiej umówionej lekcji online, gdzie będziemy się łączyć. Zobaczycie Państwo, jak wygląda połączenie z nauczycielem, jak wygląda przebieg lekcji takiej online zapowiedzianej wcześniej. Na końcu Janek pokaże nam, jak to z perspektywy wygląda ucznia, jego praca codzienna w domu. I na końcu kilka informacji takich od nauczycieli. Tutaj pan Karol jeszcze doda. Także przechodzimy do pierwszego punktu, o którym opowie pan Karol Dams. Jest to lista tematów, którą otrzymują państwo od nas co tydzień w piątek. Tak jak powiedział pan Piotr, co piątek około 16 otrzymujecie państwo od nas listę tematów na kolejny tydzień, które na lekcjach zostaną zrealizowane. Tak jak już tutaj padło, niektóre lekcje odbywają się bez udziału nauczyciela. My je nazywamy lekcje korespondencyjne lub praca własna. I lekcje online. To są, kiedy uczniowie słyszą się z nauczycielem, kiedy widzą, co on im prezentuje. I takie lekcje w tym planie piątkowym są wyróżnione. One są pewnie jakoś na czerwono podkreślone. No i taki plan warto się z nim zapoznać, warto widzieć, kiedy na lekcjach online powinno się być. To również można zobaczyć w kalendarzu, ale o tym będzie później. Chciałbym teraz przedstawić, jak można zainstalować aplikację Teams na własnym komputerze. Myślę, że jest to warte zrobienia, gdyż aplikacja na komputerze daje możliwości dodatkowe, jak na przykład udostępnienie dźwięku systemowego. Niektórzy uczniowie sobie chwalą, że mogą sobie wybrać tło na kamerce, to też jest dodatek, ale też sprawniej działa, tak? Zdarzały się sytuacje, że może kogoś wyrzuciło z Teamsa tego przez internet. W aplikacji to się zdarza dużo rzadziej. Pokażę teraz Państwu swój pulpit. Ja tutaj przygotowałem Państwu krótką instrukcję, jak to należy pobrać. Ja pozwolę sobie kolegów spytać, czy mnie widać. Mój pulpit tak, widać? Widać, tak. Dobra. I teraz tak, wystarczy w przeglądarce wpisać Microsoft Teams. Pierwszy link. I teraz tak. Tutaj można się zalogować, jeżeli ktoś loguje się do internetu, ale mamy opcję pobierz aplikację Teams, wybieramy oczywiście aplikację, że chcemy to zrobić dla komputera.
Możemy oczywiście zrobić to na urządzenia przenośne, czyli możemy też mieć aplikację Teams na tablecie i telefonie. To daje nam możliwość, no jeżeli ilość sprzętu w domu jest ograniczona, a lekcji jest więcej niż powiedzmy komputerów, to można oczywiście w lekcji uczestniczyć przez telefon. Więc na różnych urządzeniach można ten Teams posiadać. Ja już u siebie mam zainstalowane, ale no wystarczy, to jest jedna kwestia kliknięcia, pobieramy aplikację i potem normalnie instalator nas prowadzi. Więc kwestia jest bardzo prosta, no i logujemy się loginem i hasłem, które posiadamy. Myślę, że jest to intuicyjne dosyć, więc no myślę, że każdy z Państwa już kiedyś coś w życiu instalował, pójdzie to gładko. Przejdźmy, myślę, do kolejnego punktu, czyli jak już aplikację Teams mamy zainstalowane, jak widzimy okno tej aplikacji? O tym oknie Państwu i pokrótce o funkcjonalnościach tej aplikacji opowiem. Za chwilkę powinni Państwo zobaczyć na swoich ekranach widok z mojej aplikacji, którą mam zainstalowaną u siebie na komputerze. Na głównym ekranie widać właśnie nasze tutaj miniatury, czy też inicjały osób, z którymi właśnie się łączymy, ponieważ rozmawiamy ze sobą, więc to jest jakby na głównym ekranie. Te ekrany można oczywiście w trakcie rozmowy też przełączać, ale to też będzie widoczne u Państwa na komputerach i w tym poradniku wiele razy. To, co się nie zmienia, to belka narzędzi, która jest po lewej stronie i o niej właśnie teraz powiem Państwu. Zaczynając od góry, jest tam ikonka z dzwoneczkiem i podpisem aktywności. Tutaj widzimy przykładowe aktywności, które dzieją się w naszej aplikacji. Jest to taka belka powiadomień, którą mogą Państwo kojarzyć ze swoich smartfonów, telefonów i tak dalej. Tu są wszelkie aktywności, nie tylko czatowe, ale również nieodebrane połączenia, czy też przypisane zmiany, które się dzieją w różnego rodzaju zespołach, do których jesteśmy przypisani. Także no jest tego dosyć sporo. Czasami ciężko się w tym odnaleźć, ale jakby można być na bieżąco. Jest to też taka ikonka filtrowania i można sobie wybrać na przykład rzeczy, które są nieprzeczytane. Można sobie tutaj wybrać opcję filtru poczty głosowej, czy też reakcji, tak, które są popularne, które są odpowiedziami, więc coś podobnego do tego, jak można przefiltrować wiadomości na skrzynce mailowej. Następną ikoną, też bardzo ważną, jest ikona czatu. Tutaj mamy wszelkiego rodzaju czaty, można powiedzieć i głosowe, i tekstowe, które gdzieś tam prowadzimy z różnymi osobami. Możemy sobie wybrać zakładkę kontakty, można przypisać sobie ulubione kontakty znajomych, osób, z którymi się często kontaktujemy. Możemy również przefiltrować sobie wiadomości, które mamy nieprzeczytane, czy gdzieś ewentualnie spotkania, które są w trakcie, albo ominęliśmy, albo nie przeczytaliśmy ich. Także ta funkcjonalność jest tutaj podobna do tych aktywności, tylko to można porównać do aplikacji na przykład Messenger, która jest przy Facebooku, czy też SMS-ów, jeżeli ktoś korzysta tutaj właśnie z SMS-ów. Więc to jest jakby forma czatu. Zespoły. Bardzo ważna zakładka, ponieważ tutaj wyświetlają nam się wszelkie zespoły, w których jesteśmy członkami. Tutaj zakładka też posiada również przypomnienia tych, które bądź aktywności, które zdarzyły się w danym czasie, w danym zespole. Jak tu na przykład jest geografia u mnie w klasie i widać taką małą czerwoną jedyneczkę przy ikonce geografii. To znaczy, że w tej danej grupie zadziało się coś, tak? Czyli dodany został jakiś materiał, informacja. To jest jakby, można powiedzieć, najważniejsza część, którą uczeń powinien sprawdzać codziennie,
ponieważ zdarzają się tutaj i są wytłuszczone rzeczy, które się pojawiają w danym dniu, w danej lekcji, więc tutaj można się wejść do danego zespołu, pokoju, czy można powiedzieć wirtualnej klasy, w której znajdują się konkretne informacje dotyczące konkretnych zadań i przedmiotów. Następne wywołane już przeze mnie ikonka plecaczka, zadania. Tutaj są wszelkiego rodzaju przypisane zadania, które mamy do danej klasy, które ustaliliśmy danej klasie, danej grupie. Możemy sobie wejść na przykład w taką zakładkę jak biologia i zobaczyć, szybko podejrzeć wszelkie zadania, które są dla danej klasy, dla danego zespołu przypisane i je zrealizować. To jest, można powiedzieć, taki swoisty dzienniczek ucznia, dzienniczek zadań, w którym można sprawdzić, jakie zadanie jest jeszcze do wykonania, z jakiego przedmiotu, czy wszystko wykonałem, można jakby tutaj podejrzeć to. Kolejna zakładka to kalendarz. Pełni to funkcję jakby planu lekcji, w których lekcje są zapowiadane, przypominane, są wysyłane przypomnienia, można przez kalendarz. Kalendarz jest jeszcze takim wejściem na daną lekcję. Jak widzą Państwo, tutaj obecnie rozmawiamy, jestem połączony na specjalnej lekcji dzisiejszej, która została stworzona na poczet tego tutorialu. Jestem dołączony, mogę dołączyć właśnie do spotkania, które trwa z panem Karolem Damsem i z panem Jankiem Borejko. Tutaj jest też linia czasu, która jakby przesuwa się w czasie rzeczywistym, pokazując nadchodzące zdarzenia, były zdarzenia, tak? Można gdzieś tutaj wkliknąć daną klasę i spojrzeć, kiedy występuje dana lekcja, kiedy, co jest tematem danej lekcji, kiedy ona będzie dostępna, a jak przyjdzie już czas danej lekcji, można do niej dołączyć, ale o tym jeszcze powiemy w dalszej części. Rozmowy tutaj zapisywane są kontakty nasze, rozmowy głosowe, czy też wideoczaty, które odbyliśmy, poczty głosowej, można to porównać właśnie z taką zakładką kontaktów w telefonie, i możemy połączyć się z danym nauczycielem, z danym uczniem w ten sposób. Jest to wszystko tutaj archiwizowane, zapisywane, tak? Więc jakby przychodzące połączenia, wychodzące, także tu jest taka lista tych połączeń. Zakładka pliki jest jakby rozszerzeniem, proszę się nie przerazić tej ilości, ale tak to wygląda z perspektywy nauczyciela i tych ilości rzeczy, które gdzieś tam, bo tu jest jakby podgląd wszystkich plików, które dorzucają do zespołów nauczyciele, uczniowie, więc wszystko, co zostało wrzucone, można odnaleźć w tej zakładce pliki. Można zobaczyć to w aplikacji Teams, można zobaczyć, które pliki pobraliśmy, tak, na dysk, żeby gdzieś tutaj je odnaleźć. Także wszystko jest jakby znowu wyciągnięte z danego zespołu tutaj na wierzch. Dalej, jest też rozwinięcie w postaci tych trzech kropek. Można dodać sobie tutaj kolejne aplikacje, z których korzystamy, na przykład Microsoft Stream, gdzie opublikowywane są po zakończeniu lekcji nagrane lekcje wideo i można sobie obejrzeć lekcje, które nagraliśmy. Także to udostępnia nam możliwość dodawania kolejnych aplikacji do tej belki narzędzi. Na samym końcu wspomniane aplikacje, czyli lista aplikacji, można porównać to do Apple Store'u czy Google Store, tak? Czy do tych takich sklepów, w których można zakupywać różnego rodzaju aplikacje, które mogą nam ułatwić pracę, doposażyć nasze biurko, nasz Teams. Ja akurat skorzystałem z kupienia takiej aplikacji, do dołączenia takiej aplikacji, bo ona była darmowa, więc
do Whiteboard, tak, gdzie można sobie znaleźć tutaj taką białą tablicę, którą można dołączyć do Teamsa i prowadzić to tutaj lekcje. Ostatnia zakładka ze znakiem zapytania. Pomocy, jest tutaj różnego rodzaju tutoriale, takie tekstowe informacje, czy jakiś taki właśnie poradnik, jeżeli się ktoś zgubi, do czego służy dana funkcjonalność, można tutaj odnaleźć wszelkiego rodzaju pomoce. Często właśnie wytłumaczone w ten sposób, jak Państwo tutaj widzą, taki graficzny, tak, żeby łatwo można było odnaleźć wszelkiego rodzaju funkcjonalności, czy też czynności, które trzeba wykonać krok po kroku, aby dodawać pewne rzeczy albo wysyłać. My to akurat dzisiaj zbierzemy właśnie w tym poradniku, miejmy nadzieję, wszystko, co będzie w tej chwili potrzebne. Także tak pokrótce wygląda belka narzędzi, która znajduje się w głównym oknie aplikacji Teams, którą tutaj mamy. A o kolejnych aspektach będziemy mówić na bieżąco, ponieważ przechodzimy do działu lekcji właśnie tych korespondencyjnych, lekcji zdalnej, pracy własnej, o której pan Karol powie. Ja dołączę się za chwilkę, jeżeli chodzi o lekcje online, jak to wygląda. Także oddaję głos panu Karolowi. Dobrze. Ja przedstawię państwu, jak przebiega taka lekcja korespondencyjna i poproszę Jana, żeby udostępnił nam swój pulpit. Myśmy wcześniej przygotowali taki zespół testowy, żeby tam dużo opcji można było pokazać, żeby nie broić, że tak powiem, w zespole w jakiejś konkretnej klasie. I teraz tak, część zakładek tutaj się powtórzy, o tych, o których mówił pan Piotr. I tak, poczekamy na pulpit. Janie, super. Dobra, i widzimy pulpit, przykładowy pulpit ucznia. I teraz tak. Myśmy sobie stworzyli zespół testowy. Poproszę Janie, żebyś teraz do tego zespołu wszedł. Dobra, poproszę cię, żebyś zminimalizował. OK, super. No i teraz tak, ja przedstawię tą belkę od góry. Jako pierwsze i jak wchodzimy do danego zespołu, wyświetlają nam się ogłoszenia. I tutaj możemy znaleźć, to jest świeżo założony zespół, więc tutaj jest mało, bo go dzisiaj stworzyliśmy. Potem pokażemy przykładowy z innego przedmiotu. I tutaj tak, znajdujecie chłopcy ogłoszenia z danego przedmiotu. I teraz tak, Janie, poproszę na górę, na samą górę. Dobra, trochę niżej. I teraz tak, tu jest przykład ogłoszenia ode mnie, co na dzisiejszej lekcji będziemy robić. I ja tak jak krótko, bardzo krótko tu napisałem. W plikach znajdzie się konspekt dokładny, jak dzisiejsza lekcja, no ja to nasze dzisiejsze szkolenie traktuję jako lekcję, co dokładnie się znajduje. Poniżej wyświetliło nam się zadanie, które zostało dodane. To będą dwa zadania, bo ja pokażę, w jakiej formie możemy dokładać zadania dla chłopców. I poniżej pokazało się wydarzenie. My je już uruchomiliśmy, więc my widzimy, że ono obecnie trwa. Tu w tym miejscu, po zakończeniu naszego spotkania pojawi się film, nagranie z tego spotkania. I tak jest po każdej lekcji online. Nagrania szukamy tu właśnie pod danym ogłoszeniem o lekcji online. I teraz tak, jak przejdziemy do plików, to tak jak już tu było zapowiedziane, w plikach znajdujemy materiał do dzisiejszego szkolenia. Poprosimy Janie do materiały z zajęć. I teraz tak, my umieszczamy w folderze materiały z zajęć pliki tylko dlatego, że w tym momencie nie może edytować go żaden uczeń, no i żeby ktoś nie wszedł i czegoś tam nie zmazał, nie pousuwał, dlatego my to umieszczamy w materiałach zajęć. Pozostałe pliki staramy się trzymać poza folderem materiały zajęć i w takim momencie może je edytować każdy. Wejdźmy w ten konspekt i to jest przykładowy konspekt zajęć, tych naszych obecnych.
I teraz tak, znajdziecie oczywiście Państwo tam temat, co trzeba zrobić i dzisiaj musimy się zapoznać z zamieszczonym poniżej skryptem, a następnie wykonać opisane zadania. No i skrypt my tu na bieżąco przedstawiamy, to go czytać nie będziemy, ale na końcu znajdują się zadania. I poproszę Janie na koniec. I mamy dwa zadania. Pierwsze zadanie w zakładce zadania, do której zaraz przejdziemy, pojawiło się zadanie o nazwie 2304 Tutorial Teams. Proszę, abyście w odpowiedzi na to zadanie załączyli plik tekstowy z waszym imieniem i nazwiskiem oraz plik graficzny z rysunkiem słonia. I zadanie drugie. Wykonaj krótki test z obsługi aplikacji Teams. Nazwa testu to 2304 Tutorial Teams. No i teraz uczeń, który sobie taki skrypt przeczyta, już wie, co w danym momencie powinien zrobić. Większość zadań jest taka, że my pracujemy w ćwiczeniach, podręcznikach, na dodatkowych kartach pracy, więc można sobie to tutaj przeczytać, najważniejsze rzeczy wypisać, co trzeba zrobić, odejść od komputera i sobie pracować, nie patrząc się cały czas w ekran. No też musimy pamiętać o higienie pracy, no i przede wszystkim zdrowiu, tak? Bo to nie jest najzdrowsze całymi dniami patrzeć się w ekran, więc wystarczy sobie wynotować, co mamy zrobić, zrobić to, a potem jeżeli nauczyciel prosił, żeby odesłać, to odesłać. Dobra, to mamy przedstawiony przykładowy konspekt zadań. Zamknij, poproszę. Obok mamy notes zajęć. Niektórzy z nas używają tego narzędzia. Ja tu też przygotowałem przykładowy notes. Ja bym taki notes zajęć porównał do po prostu zeszytu ucznia. I teraz tak, w takim notesie zajęć znajdziemy tak. Rozwiń proszę Janie tą belkę. Mhm. Dobra. I teraz tak, tutaj mogę wrzucać ja i udostępniać niektóre rzeczy uczniom. I teraz tak, jedźmy od góry. No witam, tutaj jest krótki opis, na czym taki note polega. I tu jest, to już jest systemowo. Ja tego nie pisałem, to jest systemowo po utworzeniu takiego notesu. Wejdź proszę w bibliotekę zawartości. W używane biblioteki, ok. I tutaj już ja dokładam zadania i mogę je udostępniać uczniom. Wejdź przykładowe zadanie. Dobra, i tu jest na przykład przykładowe zadanie, które ja stworzyłem i potem je uczniom udostępniłem, więc tu oni go edytować nie mogą, mogą sobie tylko oglądać, ale jak ja już je im udostępnię w ich zeszyt, to już mogą je edytować. Poproszę dalej. Mamy taką przestrzeń wspólną, która to jest Collaboration Space, wejdź proszę. No i jeżeli tutaj stworzymy jakiś dokument, żebyśmy mogli, nie wiem, jakąś dyskusję. Ja stworzyłem przykładową dyskusję. Wejdź proszę. Dobra. No i tutaj mamy przykładową dyskusję na temat pracy z notesem zajęć i tutaj uczniowie mogą dopisywać. Wszyscy pracują na jednym dokumencie. Dobra. I jeżeli ktoś by chciał coś dodać, sobie dodaje, może niestety też może to usuwać. No i to może być minus, ale istnieje taka możliwość do przestrzeni, utworzenia przestrzeni wspólnej pracy. Dobra, wróćmy dalej. O, już mamy zedytowaną. Dobra, no i teraz tak, to jest taka przestrzeń, którą widzą wszyscy uczniowie, a każdy uczeń widzi swój indywidualny zeszyt. I w tym zeszycie ja stworzyłem takie cztery zakładki. Informacje, wejdź proszę. No i tutaj też mógłbym wstawiać informacje o zadaniach. Tu akurat napisałem, że witamy, to jest wasz zeszyt, możecie tu robić zadania, testy i tak dalej. No powiedzmy, no takie różne informacje bym tu uczniom udostępniał. Zakładka testy, wejdź proszę. I tutaj mogę uczniom udostępniać testy. I tu mamy przykładowy test. Ja stworzyłem taki test, on będzie bardzo krótki, żeby czasu nie zabierać. Wejdź proszę. No i to jest typowy formularz. No i akurat tu pytanie jest jedno. No i zostanie do mnie wysłana ta odpowiedź. Ja odpowiedź sobie ucznia mogę sprawdzić. Mogę również je ocenić. Jeżeli ustawiłem, że formularz będzie oceniany, czyli tam test z formularza będzie oceniany, to ja również mogę je ocenić. Zamknij proszę, Janie. Dobra. Wejdźmy dalej. Zadania domowe.
tutaj ja uczniom, tak jak przed chwilą pokazywałem, że w bibliotece zawartości każdy widzi to zadanie, tak tu ja udostępniłem to zadanie danym uczniom. Mogę je udostępnić całej grupie, mogę zadać tylko konkretnemu uczniowi i tu ja poprosiłem Jana, żeby to zadanie nam wykonał, więc jest przygotowany, mam nadzieję. Jan sobie będzie pracował, ja będę Państwu opowiadał. Sytuacja wygląda tak, że uczeń sobie tutaj pracuje i do tego zeszytu dostęp ma tylko dany uczeń. On sobie pisze, ja mogę to sprawdzać, mogę mu dodawać do tego komentarz, mogę napisać, co ma poprawić i tak dalej, i tak dalej. Można tu wstawiać tekst, można tu wstawiać tabele, równania, a ja chciałem tekst i chciałem plik graficzny, więc Jan ma nam wstawić grafikę z rysunkiem słonia, więc to poszło za szybko, Janie. Zamknij, proszę, dobra, zamknij. Ja bym chciał po kolei, żebyśmy robili po kolei. I teraz tak, jeżeli chcę dodać grafikę, to żeby to nam nie umknęło, wybieram sobie obraz, poproszę. I teraz wybieram skąd chcę ten obraz. Jeżeli chciałbym pobrać jakiś obraz z internetu, wybieram z lokalizacji online. Jeżeli chciałbym z pliku, wybieram z pliku, czyli z własnego komputera. Jeżeli chcę z aparatu, a mam taki podłączony, wybieram z aparatu. My wybierzemy z pliku. Wybieram lokalizację. Też wcześniej było przygotowane, więc powinno to iść sprawnie. Otwieram. I wstawiam. Czekam, aż nam się plik załaduje. No i jeżeli chciałby Jan na przykład coś opisać, mógłby sobie to opisać, mógłby coś dorysować temu słoniowi. Weź, Janie, to powiększ trochę tego słonia. Weź proszę rysowanie na przykład. No i jeżeli chciałby coś sobie dorysować, no to może mu coś tam dorysować. Na przykład trzeci kieł, proszę bardzo. Dobra. I w taki sposób uczeń na przykład wykonał zadanie, które zadał mu nauczyciel i nauczyciel sobie otwiera, patrzy, jak uczeń z danym zadaniem pracuje. O, jeszcze czwarty kieł. Dobra. Wróćmy do notesu. No i mamy notatki z zajęć. Wejdź w notatki z zajęć. I teraz tak, załóżmy, że mamy jakieś zajęcia online i uczeń ma stworzyć sobie notatkę z własnych zajęć. Prawym przyciskiem na notatki z zajęć chcemy dodać nową stronę, czyli tak jakbyśmy mieli klasyczny zeszyt. Otwieramy sobie nowy temat, nowa strona. I teraz tak, na górze tej strony, jeżeli ja napiszę coś, to będzie moją nazwą tego. Weź rysowanie. I musisz chyba odznaczyć, bo ty w dalszym ciągu rysujesz. Rysowanie. I weź pisanie po lewej stronie. Po lewej. OK. No i teraz mamy pisanie. I teraz to, co nazwiemy tutaj, tak będzie się nazywała nasza strona, czyli warto to na przykład nazwać tematem lekcji, czyli załóżmy, napisz temat aplikacja Teams. Enter i tu tworzymy sobie notatkę. I znowu możemy dołączać pliki graficzne, możemy dołączać tabelki, możemy dołączać własne rysunki i to też ma podgląd do tego nauczyciel, ale też oczywiście, no tak, po prostu klasyczna notatka w zeszycie z danej lekcji. Dobra, to jest notatnik zajęć. Jedziemy dalej, idziemy do zadań. Tak jak przeczytaliśmy w konspekcie do lekcji, uczeń ma po zapoznaniu się ze skryptem wykonać dwa zadania. I teraz tak, widzimy dwa zadania. Jest zadanie tak, jak było zapowiedziane, test i jest zadanie tak, jak było zapowiedziane, tutorial. Wejdźmy najpierw, Janie, w tutorial. I tutaj też dołączyłem instrukcję, że mamy załączyć plik tekstowy zawierający imię i nazwisko oraz plik graficzny z rysunkiem słonia. Będę je punktował na dwa punkty. No, ale uczniom oczywiście wcześniej na lekcji online o zasadach oceniania powinienem się z nimi umówić. Ja praktykuję to na matematyce i z uczniami na pierwszych lekcjach online umówiłem się, jak to tam wygląda, że na plusy, minusy, no to już synowie, myślę, kojarzą. Dodaj pracę. No i teraz mamy co? Wybieramy sobie albo plik z własnego pulpitu, albo możemy stworzyć plik, poproszę, wybierz nowy plik. Możemy na przykład stworzyć plik tekstowy tutaj wirtualny. Nie, że on jeszcze istnieje, ale możemy go dopiero zrobić. Wybierz Worda, dobra.
No, jakąś tam nazwę. Dobra, dołącz. Wejdź w ten plik, proszę. Wejdź, wejdź. I tutaj możemy, i tutaj dopiszmy to, o co prosiłem, czyli imię i nazwisko. Własne. Czekamy, czekamy, dobra. No i on się zapisuje automatycznie, więc tu nie musimy szukać nigdzie opcji zapisu, tak? On się zapisuje automatycznie. Zamknij, proszę. I już... O, jeszcze ładnie. Tak, tak, dobra. Dobra. No i teraz drugi plik. Prosiliśmy o rysunek słonia, więc dołączmy jeszcze tego słonia, czyli dodaj pracę. Przekaż z tego urządzenia. I znowu wybieramy lokalizację naszego pliku. Otwórz. On się ładuje. Gotowe. No i jeżeli uczeń jest pewien, że już jest gotowy, żeby wszystko nauczycielowi wysłać, bo wszystko skończył, klika prześlij. No i z prędkością światła zadanie zostało wysłane. Jeżeli uczeń twierdzi, że się pomylił, czegoś nie dosłał, może cofnąć, no i może zmienić. Myślę, że nie wiem, czy będziemy to pokazywać, bo działa wszystko dokładnie tak samo jak przed chwilą. Wyślij Janie to jeszcze raz poproszę. I teraz ja jako nauczyciel wchodzę sobie w to zadanie. Ja już Państwa nie będę tym zanudzał, jak ja jako nauczyciel to widzę. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na taką rzecz, że patrzymy, że mamy termin wykonania zadania. Wejdź jeszcze raz w ten tutorial, proszę Janie. Jeszcze raz w tutorial. I widzimy, kiedy mamy wykonanie. Do jutra, do 23:59. I teraz tak. Bardzo, bardzo, bardzo zalecamy punktualność ze względu na to, że zadania się będą nakładać, nakładać, nakładać. Ciężko będzie po prostu z tego wybrnąć z zaległymi zadaniami. My jako nauczyciele widzimy, kto odesłał po czasie, kto z czym zalega, no ale tak jak mówię, jeżeli no strzela matematyka, bo ja akurat tu mogę powiedzieć, bo to robię, jeżeli ktoś, nie wiem, 3 dni z rzędu nie odeśle, no to 4. dnia ma już mi do odesłania 4 zadania zaległe, więc no to się trochę się robi kłopot. Więc ja zachęcam do robienia regularnie. No i teraz ja jako nauczyciel właśnie to w tym momencie zrobię. Państwo tego nie zobaczą, a Jan czeka w napięciu, bo ja jego pracę ocenię. Jego pracę ocenię i on zaraz Państwu pokaże, jak on widzi taką ocenę. Ja już wchodzę. Dobra, ja teraz widzę jego pracę, którą on mi wysłał. Tu już Państwo musicie uwierzyć na słowo. Widzę słonia. I on ode mnie otrzymał właśnie w tym momencie ocenę. I pokaż, Janie, jak teraz ty widzisz sytuację, że zostało zadanie ocenione. Wejdź jeszcze raz w te zadania. Albo możesz, no to jak już uważasz. OK. Wejdź w zadanie. I teraz Państwo widzą, jaką ja mogę dodać słowny komentarz. Staram się to pisać. Jeżeli oczywiście jest jakiś brak, ja też to piszę, tak? No i oczywiście mamy punkty 2/2. Zostało to spełnione, co miało być. Jedziemy dalej. Przejdźmy do testu. Wstecz poproszę. Dobra, i mamy test. I teraz tak, tutaj mam napisane do kiedy, ile punktów, jedziemy z testem. Test nam się załaduje, ja w międzyczasie powiem tak, stworzyłem test taki, że tu będą różne typy pytań i od razu może się po zakończeniu testu pojawić u uczniów taka nie, powiedzmy, obawa, bo dostanie, nie wiem, na 8 punktów dostanie 2, chociaż uważa, że odpowiedział na wszystko dobrze. System automatycznie sprawdza tylko pytania takie, jak mamy w przypadku pierwszym i drugim. Damy Janowi odpowiedzieć. W której zakładce znajdziesz konspekt zajęć? OK.
O, to musisz się zdecydować, bo można to znaleźć w różnych, raczej to będą pliki. Dobra. I teraz tak, może być odpowiedź w teście tekstowa. I to zadanie nauczyciel musi ocenić po otrzymaniu testu, więc tutaj punktów automatycznie nie zostanie dodane. Potem mogą być zadania typu prawda, fałsz i to też ja muszę sprawdzić, jak uczeń ocenił, bo aplikacja nie daje możliwości niestety, żeby od razu ocenić. Dobra. No i jeżeli uczeń już wypełnił wszystko, przesyła test. Nie ma możliwości tutaj cofnięcia swoich odpowiedzi. Więc trzeba tutaj bacznie uważać. Ja szybko sobie wejdę w zadania, tak jak przed chwilą. Sprawdzę, jak nasz przykładowy uczeń to rozwiązał. Wchodzę sobie. I teraz tak, ja sobie oceniam te punkty. Tu jest super, dobra. I oczywiście ja mogę do pytań, w których było... których uczeń się nie pomylił, też dodać komentarz, który się pomylił, też dodać komentarz, nie wiem, napiszę na przykład tak, że nie wiem, zdanie zaczynamy wielką literą. I teraz tak, jeżeli ja zwrócę uczniowi całą pracę, dobra, to teraz nasz uczeń wejdzie jeszcze raz w ten test. Ja już mam, że zwróciłem. I są punkty i jeżeli uczeń wejdzie w ten test, wejdź Janie, proszę, to tutaj może znaleźć moje komentarze do swoich pytań. Przy trzecim napisałem, że zdanie zaczynamy wielką literą. Ja mam nadzieję, że ja się nie pomyliłem w międzyczasie. Dobra, zamykamy. Jedziemy do ocen. I tutaj, drodzy Państwo, uczeń widzi, co ma zrobione, co dostał, co nie dostał. Może też zobaczyć, jeżeli ja już zadanie, nie wiem, zamknąłem, bo ktoś, nie wiem, 2 tygodnie minęło, ktoś nie przesyłał, też może tutaj zobaczyć, że ma punkty 0. Czyli może też pozwala to zobaczyć, z czym by się mogło zalegać, jeżeli oczywiście takie zadania były zadane do wysłania. Wydaje mi się, że to tyle, co chciałem powiedzieć. Jeżeli coś mi się jeszcze przypomni, to ja w kolejnym momencie, kiedy zostanę dopuszczony do głosu. Ale chyba każdą zakładkę dokładnie omówiliśmy. Wejdź proszę, Janie, w aktywność jeszcze, bo ja może pokażę, co tu się pojawiło. Zobaczcie Państwo, że tu się pojawiło się, że zostało zwrócone przez nauczyciela sprawdzenie, tak? Więc tak jak wspominał Pan Piotr, tutaj są wszelkie informacje dotyczące w danych kanałach. Jeżeli pojawi się zadanie, można zobaczyć w aktywności, że takie zadanie się pojawiło. Jeżeli ocena, też tu można zobaczyć. Wydaje mi się, że to już tyle. Przejdźmy do lekcji online. Jak wygląda taka lekcja i to już przedstawi pan Piotr. Dziękuję panie Karolu. Tak, to będzie troszeczkę krótsze, ponieważ lekcja online ze względu na swoją formę jest troszeczkę ograniczona, ponieważ jest jakby tutaj mówienie i słuchanie z jednej strony, no i oczywiście aktywność. Na początek chciałbym Państwu powiedzieć, z czym mierzymy się jako nauczyciele na samym początku prowadzenia w ogóle lekcji online. No największą trwogą jest naszą to, że nie widzimy uczniów, tak? Nie mamy ich przed sobą, nie widzimy ich, co w danej chwili mówią, czy też robią. Dlatego no, nie mamy obowiązku tutaj, jakby, żeby każdy z nas posiadał kamerkę, tak, machał do siebie, pokazywał, że jest i tak dalej. Wierzymy uczniom na słowo, że jeżeli przyłączają się do danego zespołu, do danej lekcji, to są obecni, ale czym możemy tutaj jedynie operować, to nasz głos, tak, nasz głos i to, co ewentualnie napiszemy na czacie. Dlatego to też gdzieś w tym, co będę mówił,
będzie się pojawiać, żeby Państwu uzmysłowić, jak to wygląda z perspektywy ucznia, z perspektywy nauczyciela, jak taka lekcja online wygląda. Zaczynając od początku, aby dołączyć do takiej lekcji online, należy najłatwiejszy sposób, można to zrobić albo przez widoczne tutaj w tym momencie ogłoszenia, ponieważ każda lekcja jest jakby wyświetlana na 15 minut przed rozpoczęciem jej. Jest przypomnienie o takiej lekcji, wysyłane również przez aplikację Teams. Jeżeli mamy ją na telefonie, to też wysyłana jest nam na telefon. Można dołączyć, tak jak tutaj zaznaczał to Janek, otaczał kółkiem, do takiej lekcji. Widać po prawej stronie też trwanie tej lekcji, od ilu minut trwa, jakie osoby są dostępne. Drugim sposobem dołączenia do takiej lekcji jest wejście przez kalendarz, czyli tą zakładkę wspomnianą już wcześniej przeze mnie. Jeżeli mógłbyś kliknąć, Janku, o, dziękuję bardzo. I tutaj właśnie mamy lekcje w kalendarzu, które zostały ustalone dla danego ucznia, dla danej klasy. I jeżeli klikniemy sobie na daną lekcję, powiedzmy, jeżeli Janku mógłbyś kliknąć na jutrzejszą lekcję z fizyki, widzę tutaj się pojawi z panem Karolem, pozwolimy sobie tutaj wejść. No to tak jak widzieli Państwo to wcześniej, jest informacja tej lekcji. I w prawym górnym rogu na takim niebiesko-fioletowym tle widać napis dołącz. To jest najłatwiejszy sposób, aby dołączyć do takiej lekcji w danym czasie. Jeżeli Janek by to zrobił w tym momencie, by rozłączył się z naszej tutaj konwersacji, z naszego pokoju, wyszedłby i wszedłby od razu do lekcji z nauczycielem. Nie będziemy teraz tego robić, ponieważ no, Janek jest potrzebny nam tutaj, a nie na lekcji fizyki, która będzie jutro, więc Na razie poprzestaniemy na tym. Ja może też pokażę Państwu, jeżeli Janku mógłbyś wrócić do naszego okna rozmowy, jak ono wygląda i jak omówimy sobie funkcjonalności. Może zakończyć udostępnianie tutaj Teamsa. O, bardzo dobrze. Jeżeli mógłbyś, ja pokażę może, jak wygląda tutaj to okno Teams. Proszę Państwa, tak wygląda lekcja. Lekcja online, tak wygląda funkcjonalność, jakby to, co widzimy my, nauczyciele, w danym momencie. Tutaj może być do czterech okienek, do czterech osób wyświetlonych na podorędziu, tak na aktualnie. To, co też sam wyświetla się w pewnych momentach, to tutaj pasek narzędzi, który jest dostępny przy każdej rozmowie. Zaczynając od prawej strony, no, możemy się również rozłączyć, opuścić, więc ta słuchawka czerwona pozwoli nam na rozłączenie się, wyjście z pokoju, z danej lekcji po zakończeniu, w trakcie albo, więc na to trzeba też zwracać uwagę. To, co my wszyscy widzimy, użytkownicy, to osoby uczestniczące w danej lekcji. Po prawej stronie wyświetla się lista osób, które są obecne w danej chwili. Jeżeli by były jakieś osoby, które byłyby zaproszone, tak, i albo by były niedostępne, to też ta lista pokazuje nam, które osoby są niedostępne. Obecni uczestnicy mają też przy swoich miniaturkach, przy swoich osobach różnego rodzaju ikonki. Pierwsza ikonka, która się pokazuje, to status tej osoby, czyli na przykład może być niedostępna, dostępna, bądź też w trakcie rozmowy, tak, to zmienia się również ze statusem tutaj użytkownika na Teamsie. Dalej są tutaj możliwości, które mamy, możliwości na przykład wyciszania danych osób, czy też przenoszenia ich do roli na przykład uczestnika, bądź też nawet można usunąć takiego uczestnika, z czego oczywiście nie korzystamy albo nie chcielibyśmy skorzystać. Jeżeli Janka bym zmienił na uczestnika tej naszej konwersacji, to on zostanie przeniesiony, zobaczcie Państwo, do innej grupy i jest, nie jest w grupie osób prowadzących, tak? Już utracił jakby możliwości pewne, które posiada nauczyciel w tym momencie. Zazwyczaj robimy to z uczniami, żeby był tutaj, żeby pozostawić tę hierarchię
osoby prowadzącej i uczestnika, aby uniknąć pewnych sytuacji wyciszania, wyrzucania z grupy, usuwania pewnych osób. Także przywrócimy na tę chwilę Janka jako osobę prowadzącą, bo jest naszą osobą prowadzącą w tym momencie, ale chciałbym to też Państwu tylko zaznaczyć, które osoby mogły, jaka jest tutaj funkcjonalność. Możemy też ręcznie zaprosić osoby, które gdzieś tam nie stawiły się na lekcje online, wpisując ich nazwę, tak? Możemy tutaj poprosić na przykład o dołączenie pana dyrektora Naliwajka, tak? Możemy poprosić go, zadzwonić do niego, żeby do nas dołączył w danej chwili, poczekać i zaprosić, tak? Jeżeli gdzieś tam umknęły nam parę osób. Mogą to też robić uczniowie, którzy są obecni. Często się też tym wspomagamy, aby szybciej znaleźć liczbę osób, którą pragniemy mieć na lekcji, czyli 100% oczywiście frekwencji. Drodzy Państwo, to co chciałem jeszcze wspomnieć dotyczących funkcjonalności. Mamy tutaj też opcję czatu. Zdarzały się sytuacje problemów technicznych, jeżeli chodzi o posiadanie mikrofonu, rozłączenie, tak? Zawsze jest szansa na to, żeby umieścić jakąś informację na czacie. Można tutaj napisać do uczestników. Uczestnicy mogą odpowiadać również. Można również dołączać pliki do tej naszej konwersacji. Można na przykład jakąś interesującą grafikę dorzucić do naszej tutaj wypowiedzi. Można sobie załączyć z OneDrive'a, czy też właśnie z pozostałych kanałów jakieś zadania. No i oczywiście to, co lubią najbardziej nasi uczniowie, to tego różnego rodzaju grafiki, czy to ruchome w postaci gifów, czy też naklejek, które są tutaj bogato zdobione i którymi chcą się dzielić. To, na co trzeba zwrócić uwagę, oczywiście wiadomo, że uczniowie chcą zabłysnąć, tak? To jakby nie patrzeć na kolegach i tutaj w kontaktach międzyludzkich jest jak najbardziej wskazane, tylko to, co dziękuję Panie Karolu za demonstrację. To, co chcielibyśmy, czego byśmy chcieli uniknąć właśnie na lekcjach online, to, że lekcja to ma przypominać tę lekcję, którą mamy w sali. A w sali nie każdy chciałby jakby się spotykać z tego typu różnymi obrazkami i takim śmieciowym troszeczkę zachowaniem, że tak to kolokwialnie nazwę. To, co chciałbym przypomnieć, to jeżeli wrócimy na zespół naszego spotkania dzisiejszego, to jak widzicie Państwo, te wypowiedzi na czacie zostają jakby w ogłoszeniach. Więc to jest też ważne, co dyscyplinuje naszych uczniów przed różnego rodzaju niecenzuralnymi wypowiedziami, czy też niechcianymi wypowiedziami, które znajdują się gdzieś tutaj na czacie. Można tutaj reagować jakby na to, co oni robią. Więc to gdzieś, jak mówi takie porzekadło, że w internecie nic nie ginie, tak samo na tej aplikacji też nie ginie. Możemy gdzieś to odtworzyć, pamiętać o tym. Przypominamy też, że nasza lekcja jest też nagrywana, więc trzeba mieć to gdzieś tam z tyłu głowy, żeby nie zapomnieć o tym. Co do funkcjonalności jeszcze tego narzędzia, tutaj rozmowy, tak? Możemy sobie na przykład uzupełniać, nagrywać, pokazywać kamerkę, włączyć jakąś klawiaturę. Możemy różnego rodzaju tutaj zastosować sobie opcje, które mamy. Zazwyczaj korzystamy z tej opcji nagrywania lekcji, ponieważ nasze lekcje z obowiązku są nagrywane, aby uczniowie niedostępni w danym momencie na lekcji online mogli sobie ją gdzieś odtworzyć, przypomnieć, zobaczyć, co było na lekcji, przesłuchać jeszcze raz. Może czasami są różne problemy techniczne i czasami może zerwać połączenie, gdzieś tam jakiś temat nam umknie, zawsze można sobie to odtworzyć i przypomnieć, co na danej lekcji było, co pan powiedział, jakie zadania, jak rozwiązać dane zadanie.
te ikonki jakby wyciszania się, czy też pokazywania kamerki są wyciągnięte tutaj na wierzch. Czas naszego spotkania jest widoczny po lewej stronie i też taka czerwony punkt wskazujący na tym, że lekcja jest nagrywana. Do czego jeszcze chciałbym wrócić tutaj w pokazaniu takiej lekcji online? My jako nauczyciele teraz jesteśmy jakby obdarzani wielkością ilości tutaj pomocy dydaktycznych, interaktywnych, które wydawnictwo przygotowują na ten trudny czas, aby jakby uatrakcyjnić lekcje. Mamy możliwości pokazywania różnych doświadczeń, nawet laboratoryjnych, udostępniania filmów online. Ja tu dla Państwa przygotowałem dwie takie informacje, które też będą się wiązać troszeczkę z tematem pracy na lekcji, z netykietą, która obowiązuje na naszych lekcjach i którą chcielibyśmy, żeby jakby była przestrzegana i żeby ta dyscyplina na lekcji była również jak najwyższa, ta kultura również słowa pisanego czy mówionego na lekcji jest również ważna. To, co za chwilkę Państwu pokażę, to to, że możemy sobie udostępniać różnego rodzaju interaktywne materiały. Przepraszam. Powinni Państwo teraz widzieć na przykład lekcję, tak, widok pewnej lekcji, akurat tutaj z mojej dziedziny komórki, budowa komórek. Możemy tutaj przeglądać, rozmawiać z uczniami o tych rzeczach, pokazując im różnego rodzaju nagrania, udostępniać również dźwięk w nagraniach. Ja tego w tej chwili nie będę robił, nie chcę tutaj zaśmiewać coś tej wypowiedzi, ale mamy gro jakby możliwości pokazywania różnego rodzaju informacji. Ale to co niestety jeszcze Państwu pokażę, jak wygląda w tym momencie pulpit, jeżeli byśmy sobie to udostępnili, to proszę spojrzeć na ten prostokącik, który jest w prawym dolnym rogu mojego ekranu, który powinni Państwo teraz widzieć. To niestety jest ograniczona widoczność osób, które są obecne na danej lekcji. Ja teraz nie widzę tego czatu, nie widzę, co się na nim dzieje, nie widzę uczniów obecnych bądź dochodzących w trakcie trwania lekcji, spóźnionych, tak? Dlatego wspominałem o tym, że bardzo ważne jest operowanie tutaj głosem. To jest to najważniejsze nasze narzędzie w tym momencie, dlatego ważne jest to, aby uczniowie byli aktywni na lekcji, aby przynajmniej przywitali się, nawet jeżeli się spóźnią, aby powiedzieli, że są, aby jakoś dali znać, że są obecni z nami. Krótkim przywitaniem. Wiemy, że niektórzy uczniowie są bardziej śmiali, mniej śmiali. Niektórzy bardziej się interesują niektórymi przedmiotami, niektórzy mniej. Ale ważne jest, żeby ten kontakt głosowy przynajmniej został zachowany pomiędzy nauczycielem a uczniem, abyśmy chociaż wiedzieli, że ten uczeń jest przy komputerze, że nas słucha, że wchodzimy w jakąś z nim interakcję. Oczywiście to też leży po stronie nauczyciela w większości stopniu, w większym stopniu oczywiście, żeby zaktywizować tego ucznia. Dlatego staramy się tutaj też prowadzić różne formy aktywności. Kolejną formą jakby takiego przykładu jest tablica interaktywna, którą możemy tutaj korzystać, z której możemy korzystać, gdzieś tutaj rysować, pokazywać uczniom, jakby dodawać się tutaj na poczet naszego przewodnika czy poradnika. Przygotowałem tutaj rysunek, gdzie możemy sobie dopisywać różnego rodzaju informacje. Oczywiście to jest troszeczkę też czasochłonne i zależy od oczywiście zdolności manualnych nauczycieli, ale też możemy tutaj korzystać z takich dobrodziejstw. Ale znowu, wszystko opiewa się na tym, że uczniowie widzą jakby mój ekran, a ja nawet nie widzę niektórych miniaturek. Mogę oczywiście dodawać uczniów, mogę dodawać osoby, które będą tutaj współpracować na tej tablicy ze mną, tak? Mogę sobie na przykład właśnie w tym momencie zaprosić Janka do tego, aby gdzieś tam uzupełniał
pewne rzeczy na tej tablicy, jeżeli dojdzie do jakby korelacji, chyba jest już Janek, jak się nie mylę, chociaż zobaczymy, to może też korzystać z tej tablicy i na przykład uzupełniać treści, które tutaj wyświetlam. Także najważniejsze jest to, że w tej lekcji online musimy rozmawiać ze sobą, tak? Musimy jakby współpracować, rozmawiać, być aktywnym, abyśmy mogli tutaj słyszeć się, bo widzieć i sprawdzać tego, co uczniowie mają przed sobą, co wykonują, jakie zadania, nie jesteśmy w stanie, tak? Nie jesteśmy w stanie jako nauczyciele. I oczywiście lekcja kończy się przysłowiowym, powiedzmy, pożegnaniem, tak? Zakończeniem tej lekcji, jest jakiś porządek tej lekcji, zakończamy ją i po zakończeniu takiej lekcji we wspomnianym momencie dosłownie po kilku, no maksymalnie do kilkunastu minut pojawia się na zespole właśnie tutaj w tej zakładce naszego zespołu nagranie, które mogą sobie uczniowie odsłuchać. Także pokrótce mam nadzieję, że Państwu pokazałem, jak taka lekcja wygląda, jak taki widok nauczyciela, tego co widzą nauczyciele, czy też uczniowie, bo to jest tożsame, mogli Państwo też tego doświadczyć. Następnie tutaj zajmie głos Janek jako uczeń i on jakby przedstawi też ze swojej perspektywy, jak wygląda jego dzień codzienny, jego aktywności, jego zadania, które wykonuje jakby z perspektywy ucznia i pokaże tutaj kilka swoich dobrych, można powiedzieć, zachowań, jak tutaj mogą nasi uczniowie funkcjonować w tym czasie. Także oddaję głos Jankowi, a na koniec jeszcze tutaj zabierze głos pan Karol. Dobrze, to ja tutaj pokażę, jak po wstaniu, jakie rzeczy wykonuję, aby tutaj wszystko ogarniać. Tak więc włączam aplikację Teams, to też mam włączoną, ponieważ musi być włączona aktualnie. Na początek sprawdzam, czy jest jakieś wydarzenie na kalendarzu, czy przypadkiem nie ma jakiejś lekcji o 8.25, bo przeważnie o tej godzinie są te najwcześniejsze lekcje. Jeżeli nie ma, to przychodzę do zespołu i po kolei patrzę, ja akurat mam sposób na plan lekcji. Powiedzmy, że dzisiaj jako pierwszy mam polski i sprawdzam w zespole z języka polskiego, czy coś jest napisane o tym, co mamy dzisiaj zrobić. Akurat w języku polskim, w tym zespole pan wrzuca materiały do plików. Tutaj mam plik z dzisiejszą datą i tutaj moje zadanie, które trzeba zrobić i po kolei przesuwam się stanem lekcyjnym, jak widać. Teraz pokażę, mam tutaj wiele zespołów z każdego przedmiotu. Tak jak jest ten plan, tak po kolei robię rzeczy, zadania, przesyłam to, co trzeba zrobić. To robię po prostu, aby się wyrobić. Tak więc to już by było chyba na tyle, bo tu nie ma co wiele robić tutaj. No, trzeba robić, co jest zadane i ewentualnie jak ktoś lubi, to można z kolegą coś popisać, ale to już tak na marginesie. No, czyli bardzo krótko i konkretnie, tak jak powiedział Jan, trzeba robić, co jest zadane. No niestety to jest szkoła. I teraz tak, ja krótko chciałem podsumować, bo już nam to trochę zeszło. Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, są sytuacje różne, kiedy się zagubimy w naszej pracy, kiedy się nie możemy odnaleźć na Teamsie i ja chciałem tylko powiedzieć, jak wygląda wsparcie nasze nauczycieli. My
pracujemy dokładnie tak samo jak w szkole, czyli jak ja wezmę swój plan do ręki i na przykład w środę o 8.30 mam z klasą szóstą matematykę, to ja nawet jeżeli lekcji online nie ustaliłem na ten dzień z tą klasą, to ja dostępny jestem i oni mogą w tym czasie do mnie pisać, ja będę odpisywał. Oczywiście mogą pisać też w innym czasie, ja odpiszę, kiedy jestem dostępny. My bardzo prosimy, żeby uczniowie pisali do nas w godzinach pracy, czyli to jest powiedzmy godzina 8.15. My będziemy odpisywać, jak będziemy mogli, bo czasem mamy lekcje online. Część z nas ma dzieci i komputery ma zajęte przez dzieci. Kiedy tylko będziemy mogli, oczywiście od razu odpiszemy na te wiadomości, pomożemy się odnaleźć. Jeżeli coś jest niejasne, wyjaśnimy. Nie wszystkie lekcje, tak jak mówię, są online, ale my dostępni jesteśmy. Dostępni są także oczywiście tutorzy, wychowawcy. Chciałbym tylko, żebyśmy sobie podzielili sprawę jasno, że jeżeli sprawa dotyczy danego przedmiotu, kierujemy prośbę do nauczyciela przedmiotu. Jeżeli sprawa jest bardziej ogólna, możemy umówić się na spotkanie tutorskie. No, obecnie to będzie w wersji online. Ale my jesteśmy dostępni, tak? Też jako wychowawcy chętnie pomożemy. Sytuacja jest nowa. Moim zdaniem prywatnym, bardzo szybkim czasie, bardzo, bardzo udało nam się przejść na tą platformę. Chłopcy coraz lepiej sobie z tym radzą. Jest coraz mniej pytań o funkcjonalność, jest coraz większa punktualność, jest coraz większa rzetelność. Ja jestem bardzo zadowolony z tej pracy. To jest moje zdanie. Za chwilę może jeszcze Piotr powie, czy podziela to zdanie. Tak, ja się dołączę do tutaj słów pana Karola. Z naszej perspektywy jako nauczycieli wygląda to bardzo dobrze. Cieszy nas to, że uczniowie tak chętnie jakby uczestniczą w tych lekcjach, są aktywni, rzetelni. Ta sytuacja, chociaż trudna, dała też możliwość rozwinięcia skrzydeł uczniom, którzy gdzieś tam w klasie nie mogli jakby przebić się, nie mogli pokazać pełni swojej umiejętności. To też jest zaskakujące ze strony tutora czy nauczyciela wychowawcy, że tacy uczniowie mają teraz duże pole do popisu. Sama aplikacja Teams, pomimo początkowych trudności, które oczywiście mieliśmy i będziemy mieli, tak, bo jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, pozwala nam na bardzo rozbudowaną pracę i bardzo jakby też taką bogatą w wiadomości, w kontakt z uczniami, pracę zadaniową i kontynuowanie jakby nauki, tak? Bo o to chodzi tutaj, aby kontynuować naukę, nauczanie naszych uczniów w tych jakże izolacyjnych i ciężkich czasach, które nastały. Tutaj też wielka jakby chwała im za to, że podejmują wyzwania. Te, które są stawiane przez nauczycieli, te, które są stawiane przez obecne czasy. No i jakoś tutaj razem współpracując ze sobą, tak, z nauczycielami, z uczniami, zbierając ich doświadczenia, zbierając ich obecne jakby trudności, postanowiliśmy właśnie też tutaj z panem Karolem Damsem i z Jankiem przygotować taki właśnie tutorial do państwa, aby jeszcze jakby rozświetlić tę drogę do nauczania, do tej szkoły online, można powiedzieć, tak, szkoły zdalnej, którą ta aplikacja nam umożliwiła, tak. Wydaje mi się, że my już powiedzieliśmy o wszystkim, czyli ja krótko podsumuję. Też padło bardzo dobre to, o czym myśmy nie mówili. Janek o tym wspomniał, że warto, żeby chłopacy komunikowali się między sobą. Czat to umożliwia, mogą się zobaczyć, usłyszeć, niedługo nie będą się pamiętać, więc warto utrzymywać taki kontakt.
No co prawda to jest internetowy, ale jakiś, bo relacje społeczne są no, w tej dobie bardzo ważne, kiedy my siedzimy odizolowani od innych, warto, bo jeżeli oni się spotykają tylko na lekcji, to no, to jest niestety niewielki kontakt, więc warto, no warto, żeby chłopaków zachęcać. Nie musi to być przez Teams, mogą do siebie zadzwonić. Zachęcam. Drugi podpunkt, to co mówił Piotr, bardzo to podkreślał. Ja zachęcam Państwa, żeby Państwo zachęcali chłopaków do aktywności na tych lekcjach słownej, tak? Jeżeli ktoś się pomyli, tym lepiej, bo możemy opowiedzieć o jakimś błędzie, który się może pojawić, bo jeżeli wszystko jest wszystko świetnie, to niekoniecznie to jest najlepsze nauczanie. Najlepsze nauczanie jest, kiedy są błędy, kiedy można na nich pracować. I trzecie, wyciągnę to z wypowiedzi Janka, jeżeli trzeba robić, bo tak po prostu trzeba, bo jest zadane. Zrobimy, mamy z głowy. Z mojej strony to tyle. Chciałbym Państwu podziękować, że wytrwaliście do końca. Jeżeli oczywiście ktoś wytrwa do końca, chciałem podziękować Piotrowi, chciałem podziękować Jankowi, że się zgodzili ze mną porozmawiać, pokazać i nagrać. Mam nadzieję, że to Państwu chociaż trochę przybliży funkcjonowanie tego. Przypomnę, że my jesteśmy do Państwa dyspozycji. Odpowiemy, pomożemy, tylko musimy otrzymać sygnał, że coś nie gra. Ja dziękuję ze swojej strony, no i do usłyszenia. Dziękujemy również. Wszystkiego dobrego życzę Państwu ze swojej strony. Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości i obyśmy szybko spotkali się na korytarzach w szkole, bo tego wszystkim chyba nam brakuje. Ja też dziękuję.